Witam wszystkich. Tym razem chciałem Wam opowiedzieć kilka słów o treningu mięśni brzucha. Jeżeli chodzi o rozwój ich mięśni, ja trenuję je tylko raz w tygodniu. Właściwie to raz w tygodniu trenuję mięśnie brzucha, ale one pracują podczas martwych ciągów, przysiadów, wiosłowań, także nie trzeba więcej. Genetyka mi oddawała dosyć szczupłą talią, także nie obawiam się tych ciężkich ćwiczeń robić. Jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, najważniejsze jest przede wszystkim zmówienie tkanki tłuszczowej. Musi być przynajmniej 1% poziom tkanki tłuszczowej, żeby te mięśnie, prawda, były widoczne. Żeby to osiągnąć, potrzebne są aeroby i dieta. To niestety innej opcji nie. Można się zażynać, robić tysiące skłonów, a to nic nie da. Poza tym nie chodzi o ilość powtórzeń, tylko o jakość, czyli jak się te mięśnie napina. Pokażę Wam dzisiaj dwa ćwiczenia, które robię. Robię je w trzech seriach. Najpierw będzie unoszenie nóg tutaj, takie z hantlem, drugie będzie spinanie na maszynie. Także zaczynamy pierwsze ćwiczenie. Mam już kilka klatki jeszcze. Mamy takie stałe napięcie. To jest najważniejsze. Drugim moim ćwiczeniem na brzuch w trzech seriach będzie wspinanie na maszynce. Czasami robię skłony, jakieś spięcie na ławce. Raczej to jest na górę brzucha, tamto ćwiczenie było poprzednie raczej na dół brzucha. Także tak ćwiczę brzuch w dwóch ćwiczeniach. Uważam, że więcej nie trzeba. Najważniejsza jest dieta i aerowy, ażeby wzmocnić trochę mięśnie brzucha i wypuklić ręciowo. Lecimy. Ważna jest dieta, czyli dobrze zbilansowana żywność, jak najmniej przetworzona. Powinien być wygodany białek, tłuszcze. Jeżeli jest redukcja, to wiadomo, lekki deficyt kalorii. No i zawsze przydatny jest jakiś termogenik. Przed treningiem ja używam termogenika rano, przed aerobami. Potem drugą kapsułkę używam przed treningiem siłowym. Aktualnie to jest ten spalaczek. Bardzo fajna rzecz, polecam. Dobrze pobudza, ale nie tak nadmiernie, można potem spać. Fajnie podnosi termogenezę. Także bardzo przydatna rzecz. Także reasumując, żeby mieć wyrzeźbiony brzuch, trzeba spalić tkankę tłuszczową. Nie zażynać się na siłowni, bo to nic nie da. Spalić tkankę tłuszczową także poza za pomocą treningu aerobowego. I plus odpowiednia suplementacja. To tak na pewno te trzy elementy pozwolą nam zrobić taki brzuch, że to trzymajcie się do następnego filmiku. Hej.